darkness. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Przypominam o kciuku w górę, subskrypcji kanału, komentarzu i kliknijcie sobie w dzwonek, by być z filmami na bieżąco. Jeszcze sobie troszkę mikro przesunę. Dobra, lecimy. No, tu lampa jest, taka. Nie zauważyłem tego słupa. Co to jest? Jaki znak? Nieważne, dobra, lecimy. Dalej. Anko! Where is everyone? They ride for San Gimignano to slay that snake, Vieri. I wish to join them. You'll find what you need at the stables. Dobra, gdzie ona jest? Na górze. Ezio, look at her. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruccio used to collect. She can't let them go. I don't know what to do. Don't worry. She'll come back to us. I know it. Zapomniałem o swojej karteczce z podpowiedziami. Dobra, gotowe. Zobaczmy, co to jeszcze tu mruga. Domyślam się, że to mój pokój. Miał być na dachu. Okej. Szkoda, że to nie wiedźmiński zmysł, nie? Znaczy mi się nic nie stanie dokładnie. Dobra, ciągle nie wiem też, co to mruga. Na kodeks. Czyli to, co myślałem. Że mruga. To. No i tego zbadać ani nic. Ale domyślam się, co to jest. To jest ten sam napis, który tam znaleźliśmy na samym końcu w pierwszej części. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, to nie zbyt mnie interesuje. Zobaczmy, czy ten coś ma. Za mało. Nie, no to nie ma sensu branie tego, bo mamy coś innego. That should do, I hope. And please come back often.
A tarcza się trochę przyda zawsze, nie? Trochę pancerza itp. Czy mam? Mam. Dobra. Możemy iść. Tu chyba mnie nikt nie atakuje, nie? Jak ci podaję. Tylko prędzej to mogę przejść, tędy chyba, nie? Tak. O, to jest ten, a tu jest rumak, okej. Płotka! Patrzcie, jak po trawie biegnie. To inny dźwięk. Jak biegnie po tym, to też inny dźwięk. No spoko, fajnie zrobione. Taki dobry obny szczegół, a jest. Są wrogowie też. Ezio, what are you doing here? Taking responsibility. Vieri troubles you because of me. Vieri troubles us because he's a Templar, and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene. Then listen close. First, we must find out inside the city, though it seems Vieri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronti? Bierzemy tą zadanką, wiadomo. Tak. Przykliknąłem spację, ale nie zaakceptowało. No dobra. Idź za Mario. No to idziemy za Mario. Ale mnie to wkurza, nie? Że oni... Ja biegnę... Alright, Ezio. Here's how it is going to work. My men and I will distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and find a way to open the gate. Take these throwing knives. Use them to dispatch the archers. I'm ready when you are. Then let us begin. All'attacco! Tam jest jeszcze jeden. Nie sięgnę go stąd. Ale czekajcie, czy ja mogę tamtych zlutować? No właśnie. Czemu ja ich od razu nie zlutowałem? Nie, wejdź na górę, tutaj. Panie. Musimy ich najpierw zlutować, nie? Gdzie ten typek? No on tu był, nie? Ześlizgnął się? Lol. Gdzie on jest? XD.
Ty no, był i go nie ma, nie? Lol. Był i go nie ma, czyli cię? Dobra, tu był jeszcze jeden. O, tu jest, dobra. Dobrze mówiłem, że się ześlizgnął. Well done, Ezio. We're in. This way, man. I want you to distract those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to find and silence Fieri. Va bene. Wait, Nipote. Take a few of my men with you, just to be safe. Come join me once they're dealt with. What's Fieri up to now? No one knows, but something has him on edge. How else to explain all the patrols? A signal again when you should follow. Instead, he's turned us into nursemaids. And what? But my goods are worth the extra. Shooting is. Careful. What do you want? Czemu ja tym nożem walczę zamiast mieczem? Siedzi sobie w tym sklepie i ma w nosie, nie? Siedem. Osiem. Dziewięciu. Dobra, i tu jest dziesiąty. Ten plakat jest. Kontra weszła. No. Przeszukajmy. Nożyki do rzucania się spoko odzyskuje, tak jak widzę. Za każdym razem jakiś się trafi. To niezły dostali. Pierdziel. No ale niestety tym razem się nie odzyskał jeden. Typka. No a tu się dwa odzyskały, więc spoko. Ezio! Your uncle's under attack and needs help. Go to him!
Ile tu jest lutowania? Myślę, że sobie dadzą radę, nie? Zwłaszcza, że ich tu lutuje teraz. Ale lipa, że to tak długo trwało, może jakiegoś moda znajdę czy coś. Żebym klikał tylko i żeby mi od razu lutowało, nie? Może jest jakiś mod do tego. Ah, Nipote, there you are. It seems my plan has hit something of a snag. Vieri's men ambushed us, and now we've got our hands full. My brothers and I will deal with these guards. I want you to go on ahead and root out that snake. See that justice is served. Dobra, spoko. Czemu tam? Się pali koleś na czerwono. Łatwo. A co to jest za znacznik? Ten tutaj. A, urzędnik. Okej. Jeśli mam możliwość teraz zrobienia tego, to spoko. Tu jest plakat, to sobie przez ten raz i go zdejmiemy. Żeby jeszcze rozgłos trochę spadło. Ty mogę z nim gadać? Dobra. Gdzie to jest? Na górze chyba, nie? Tak. It's settled. Vieri, you will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens once the deed is done. What of that ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble.
Just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refuti when we're finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditore has invaded the city. He comes for you. Then let's not keep him waiting. Jakiś kozak? Gdzie on jest? Dobra. Okej. Udało się. What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? I'm sorry. Were you hoping for a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avesse sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Enough, Ezio! Show some respect. Respect? After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Fieri. Do not become him. Dobra, ale daj mi zlutować ich, nie? Hello. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. No nie, no nie zostawił nic tutaj, żeby ten polutować, no. Pasmo noże zdobyto. Oko. Aha, no i nie mogłem ich polutować, no. Nie fair. Healing services. Dzięki za leczenie. Tak średnio. To nie ma sensu. Dobra. Lecimy. Nie chciałem, żebyś skręcił i pobiegłeś dalej. And here he is,
Our campione, Ezio. Oh, hey, Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. What? It's true. Come, Ezio. Walk with me. Yes, uncle. The pazzi answer to another. Dobra, zaraz za nim pójdziemy. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order. Dobra, zaraz za nim pójdziemy, ale w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz i kliknijcie w dzwonek. Trzymajcie się. Na razie. Madness, madness, madness.